Cześć, witam Was serdecznie. Przejechał mnie walec, jestem w raju operatorów. Czuję się jak w sklepie z zabawkami. A teraz Wam opowiem, jak bez matury zarabiać gruby hajs i nie martwić się o przyszłość. Lecimy z tematem. Praca operatora ładowarki teleskopowej nie jest taka łatwa, ale za to bardzo fajnie opłacalna i możecie zarobić od 5000 w górę. Opowiem Wam, jaki jest sufit w tej branży, jak to wygląda. Opowiem Wam, dlaczego moim zdaniem nie ma sufitu w tej branży i krok po kroku lecimy z tematem. Zacznijmy od tego, żeby zostać operatorem właśnie takiej ładowarki teleskopowej, wózka jezdniowego ze zmienną fazą wysięgu, wystarczy, że masz ukończone 18 lat. Nie musisz mieć nawet prawa jazdy. Kończysz 18 lat, nie masz matury, masz wykształcenie podstawowe, nieważne, tutaj nie liczy się nic tak naprawdę. Zgłaszasz się do takiego ośrodka jak moja firma, robimy szkolenie indywidualnie, trenujesz sobie na takich maszynach, po około miesiącu, półtora zyskujesz uprawnienia operatora. Często już nawet na zajęciach teoretycznych zgłaszają się do nas firmy, które prowadzą rekrutację i tak naprawdę od razu już z zajęć teoretycznych zostajesz powoli wciągnięty do jakiejś firmy, która ma urządzenia, czy to wózek, czy ładowarkę i powoli możesz zdobywać doświadczenie. Te zarobki zaczynają się od 4,5 tysiąca i idą do góry. Zaraz opowiem Ci właśnie o tym moim wymyślonym suficie, jak to wygląda. No nie spodziewaj się też, że od razu będziesz zarabiał nie wiadomo ile. Warto te 2, 3, 4 miesiące poświęcić, żeby zdobyć doświadczenie, żeby pojeździć na jednej, na drugiej, na trzeciej ładowarce, pojeździć po budowach, zobaczyć jak to wygląda, podołączać różne osprzęty, zapoznać się, poglądać inne moje filmy na YouTubie i zobaczyć jak ta praca wygląda, jak te ładowarki pracują, co mogą robić. Powiedziałem, że nie jest wymagane prawo jazdy. Tak, nie jest wymagane, bo często w większości sytuacji te ładowarki nie jeżdżą po drogach publicznych. One są dostarczone, zaraz zobaczycie, tutaj też są lawety w tej firmie, dostarczone na plac budowy czy na teren, gdzie mają wykonywać swoje zadania i po prostu tam po budowie jeździmy. To jest to teren wewnątrzzakładowy, budowy i nie jest wymagane prawo jazdy tak naprawdę. Oczywiście łatwiej będzie Wam dojechać do roboty, jak macie to prawko i to też warto zainwestować. Ale tutaj tak naprawdę robiąc te uprawnienia od razu możecie zacząć pracę. Powiem co więcej, jeżeli pracujecie wewnątrzzakładowo, to też na przykład osoby z zakazem zabranym prawo jazdy mogą pracować wewnątrzzakładowo właśnie na takich maszynach. Tylko, że tak jak mówię, nie w ruchu publicznym, tylko na terenie wewnątrzzakładowym. Na hali, na magazynie, na placu budowy ogrodzonym, jak najbardziej w wieku 18 lat, od razu możecie zacząć taką robotę. Także kończycie 18 lat, robicie kurs, po 3-4 miesiącach jesteście już wykwalifikowanym operatorem właśnie takiej ładowarki teleskopowej, takiego wózka jezdniowego ze zmienną fazą wysięgu. I tutaj, jeżeli chcecie, to możecie szukać budowy obiektu w okolicy, blisko Was. Ta koniunktura się rozrasta. Jest to taka nisza, że brakuje tych operatorów. Operatorów koparek, walców, spycharek. Jest tego bardzo, bardzo dużo. To konkurencja jest bardzo duża i te zarobki już nie są takie fajne. Ale te ładowarki teleskopowe, to dopiero wszystko nam tutaj wzrasta. To są wielozadaniowe nośniki osprzętu. Możemy podłączyć wszystko. Możemy podłączyć kosz i podnosić na kilkanaście metrów do góry. Możemy podłączyć żurawia. Możemy załączyć łyżkę. W koparce łyżka i koniec, nic więcej nie zrobimy. Tutaj mamy wszystkie dodatkowe sprzęty, dlatego te ładowarki teleskopowe przejmują i wypierają większość innych urządzeń na budowie. I to jest właśnie ta nisza, która jest idealna dla Ciebie, po to, żebyś mógł zacząć swoją karierę zawodową w tej niszy, bardzo dobrze płatnej. I teraz wyobraź sobie, że po 3-4 miesiącach masz doświadczenie. Są firmy rentalowe, takie jak ta. I wyobraź sobie, że po 3-4-5 miesiącach pracy jako operator, przykładowo na jednej konkretnej maszynie, na jednej konkretnej budowie, trafiasz do takiej wielkiej firmy rentalowej, która też świadczy usługi. Albo trafiasz do wielkiej firmy budowlanej, gdzie jest kilkanaście różnych rodzajów ładowarek właśnie tych teleskopowych. Zyskujesz to jeszcze większe doświadczenie i wykonujesz pewne usługi. Pewne usługi, które są dużo lepiej płatne i dla właściciela tej firmy i również dla Ciebie. Jedziesz na 2-3 dni na montaż na farmę fotowoltaiczną, kontenerów. Jedziesz na montaż wiatraków.
na montaż bądź wsadzanie różnych różnorodnych rzeczy na jakieś pewne wysokości, miejsca, usługi i wtedy te zarobki dla Ciebie też w delegacji razy dwa są mnożone oczywiście w Polsce. I tutaj dodatkową opcją oczywiście dla Ciebie to jest wyjazd za granicę, gdzie te duże firmy, duże korporacje, takich doświadczonych operatorów jak Wy będą poszukiwać. Jest to bardzo duża nisza. Ci operatorzy ładowarek teleskopowych są poszukiwani po całym świecie w wielu fajnych kontraktach, firmach. Oczywiście powiesz, to jest robota na banicji, na wyjeździe, ale to też jest dla Ciebie alternatywa. I pomyśl, że to nie jest koniec. Zaraz opowiem Ci jeszcze o możliwości, gdzie tego sufitu tak naprawdę nie ma, a możesz być z rodziną, możesz być w kraju, możesz robić to, co lubisz. Opowiem Ci, jak to może wyglądać, żeby właśnie tego sufitu nie było, jaka to jest wspaniała nisza, jeżeli chodzi właśnie o tą naszą branżę urządzeń transportu publicznego. Kolejny etap, i to ten etap właśnie, o którym mówiłem wcześniej, że tego sufitu nie ma, to własna działalność gospodarcza. I tutaj możesz być na własnej działalności i pracować po prostu dla pracodawcy, ale mój pomysł to jest taki, żeby właśnie kupić bądź wynająć ładowarkę teleskopową i świadczyć te usługi u Ciebie w rejonie. Oczywiście nie każdy teren, nie każdy rejon jest idealny do tego typu działalności i usług, ale większe województwa jak najbardziej zapewniają Ci pełne ręce robot. I wyobraź sobie, że kupujesz używaną ładowarkę, wynajmujesz używaną ładowarkę. Oczywiście do tego też trzeba mieć historię kredytową, możliwość wzięcia leasingu i tak dalej. Jeżeli ten temat będzie Was interesował, jeżeli chcielibyście dokładnie, żebym opowiedział Wam, jak otworzyć taką działalność, jak wyglądają warunki do leasingu, do kredytu, do wynajmu, jakie są obostrzenia, co taka wielka firma będzie chciała od Was za dokumenty, żeby wynająć Wam na dłuższy okres czasu taką ładowarkę, jakie są zagrożenia leasingu, jakie są zagrożenia wynajmu, kredytu, to piszcie w komentarzach i kolejny odcinek mogę się skupić tylko wyłącznie właśnie na możliwości finansowania tego typu sprzętu. Ale wracając do klu całego odcinka, te zarobki bez sufitu, to właśnie pozyskanie w pewien sposób ładowarki teleskopowej, otworzenie działalności i świadczenie usług takim sprzętem. Jasne, są okresy, gdzie tej roboty będzie mniej, ale są okresy takie, że nie będziecie w stanie się wyrobić. Wtedy można zatrudnić pracownika, można rozwinąć firmę, można dokupić drugą ładowarkę. Są również takie sytuacje, kiedy Wy jesteście posiadaczem ładowarki, właśnie takiej, i możecie ją po prostu wynająć na 3, 4, 5 miesięcy i nie robić nic, a te środki będą do Was spływały. Oczywiście nie jest to takie proste, bo ładowarka może się zepsuć. Są dodatkowe koszty w postaci Urzędu Dozoru Technicznego i tak dalej, i tak dalej. Ale to, jeżeli będzie Was interesowało, to piszcie w komentarzach, ja Wam dokładnie w następnym odcinku to wszystko wyliczę. Ale zapotrzebowanie na te ładowarki wraz z operatorem jest przeogromne. 3-4 dni pracy takiej ładowarki, dłużej, świadczenie usług specjalistycznych, jeżeli jeszcze potraficie się podnieść w koszu i zamontować baner, czy wykonać jakąś usługę, są dodatkowo ekstra płatne i daje Wam to przestrzeń i możliwość na zarabianie coraz to większej kasy. I tutaj doskonale wiecie, jak to wygląda, że tego sufitu nie ma i możecie zarabiać bardzo fajne pieniądze i nie pracować non-stop. Możecie pracować 2-3 dni w tygodniu, zrobić porządną usługę, dobrze płatną, pozyskać kontrakt, a później przekierować swoją uwagę na zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego tej maszynie, posprzątanie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj ta nisza tych ładowarek teleskopowych, tych wózków ze zmienną fazą wysięgu jest przeogromna. Znajdziecie tu miejsce na wynajem i w rolnictwie, i na budowach, i w różnego rodzaju gospodarstwach. Często też nawet przy budowach domków jednorodzinnych, czy sprzątaniu na terenie, po budowie, przenoszenie palet. To są pojazdy uniwersalne z napędem na 4 koła. Wjadą wszędzie i wykonują tak naprawdę wszystkie możliwe usługi. Dodatkowe osprzęty, łyżki, kosze, wiertła, no odśnieżanie. Tak naprawdę te maszyny nie boją się niczego. Jest wielka nisza na te sprzęty i co więcej, jest wielka nisza na dobrych, sprawnych operatorów tych właśnie urządzeń i maszyn, nawet jeżeli mielibyście już swoją maszynę i nie bylibyście w stanie pozyskać roboty, jest jakaś przerwa, to mimo wszystko na pewno jesteście w stanie się zatrudnić jako operator gdzieś na budowie czy w firmie, żeby pracować takim właśnie sprzętem. I to jest ten właśnie mój pomysł i właśnie pociąg zatrąbił, żeby to potwierdzić.
to jest ten pomysł na Was, na to, co możecie robić, jak, w którą stronę możecie iść. I przez wiele, wiele lat jeszcze tutaj nie wejdzie żadne AI, bo te maszyny nie są do zautomatyzowania. Cały czas gdzieś się nimi przemieszczamy na budowie. Także tutaj jest spokojnie, bo wózek więźniowy powoli będzie przechodził właśnie z punktu A do punktu B. Te AI będzie nam zastępowało tych operatorów. Ale tutaj spokojnie, jeszcze przez długie lata, to będzie przeogromna nisza. Te maszyny dopiero do nas wchodzą, coraz to nowocześniejsze. Coraz to więcej możliwości osprzętu, wysokości podnoszenia po 34 metry, po 10 ton dźwigu, coraz więcej maszyn. Oczywiście życzę Wam, żebyście za rok, za dwa brali kontrakty, kupowali maszyny po kilka milionów, ale jeżeli Was to interesuje, to mogę Wam pokazać, jak kupić maszynę za 100, za 120, za 130 tysięcy złotych, która spełni Wasze oczekiwania i będziecie mogli już pewne usługi przez najbliższe lata wykonywać i będziecie w miarę spokojni, że jak coś się tam w niej pokiczka zepsuje, to nie są to jakieś astronomiczne kwoty i opowiem Wam, jak to wszystko wygląda. Jeżeli Was to interesuje, piszcie w komentarzach, napiszcie Bartek, dawaj dalej, a kolejny odcinek w tym samym miejscu nagram dla Was, jak to wygląda, jakie są koszty, dokładnie wszystko Wam policzę. I z ciekawości dla Was, poniżej umieszczam kilka aukcji właśnie z tego miejsca, z firmy Caban, gdzie te ładowarki są w świetnym stanie, w świetnej kondycji. Podlinkuję Wam kilka tańszych i droższych ofert, jak to może wyglądać. Dzięki Wam piękne, do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że napiszecie dużo komentarzy, bo już się jaram kolejnym odcinkiem, żeby dokładnie Wam to policzyć, jak to wygląda. I co? Do zobaczenia. Dzięki. Bartek, Centrum Szkoleń Korsak.